Cześć, jestem Michał, gram w Miejskiej Orkiestrze Dętej w Kobyłce już prawie 10 lat. Jeżeli waszą pasją jest muzyka lub lubicie muzykę, bardzo serdecznie was do niej zapraszam. Mamy profesjonalnych instruktorów i super atmosferę. Początki gry na instrumentach są bardzo trudne i długie, ale zapewniam was, że była to moja najlepsza decyzja w życiu. Ja gram na saksofonie. To jest saksofon altowy, to jest saksofon tenorowy, a to jest saksofon barytonowy. Saksofon to instrument, który gra w orkiestrze melodią. Ma bardzo piękny dźwięk. Chciałbym zaprezentować wam jego brzmienie. Mam 13 lat i chodzę do 6 klasy. Na flecie gram od 2016 roku. Do orkiestry dołączyłam po koncercie, który usłyszałam na Dniach Kobyłki. Dzisiaj zaprezentuję wam utwór Alleluja. Cześć, nazywam się Paulina i grałam w Miejskiej Orkiestrze Dętej w Kobyłce już od około 6 lat. Ja gram na klarnecie, który jest instrumentem dętym drewnianym i zaprezentuję wam teraz, jak brzmi ten instrument. Tak więc tak wygląda ten instrument. W naszej orkiestrze są instruktorzy, którzy nauczą cię grać na instrumencie od podstaw, więc nie ma się czego obawiać. Atmosfera w orkiestrze jest naprawdę przyjemna, więc jeśli lubisz muzykę i chcesz nauczyć się grać na instrumencie, to zapraszam Cię do naszej orkiestry. Nazywam się Mateusz Połuch i gram w Miejskiej Orkiestrze Dętej w Kobyłce, na Poznaniu. Członkiem orkiestry jestem od początku jej istnienia, czyli już od prawie 13 lat. Gdybym miał powiedzieć, co sprawia, iż nadal jestem członkiem tego zespołu, powiedziałbym, iż jest to poczucie wspólnoty z innymi członkami orkiestry. Mm-hmm.